Rozpoczynają się prawie trzyletnie utrudnienia dla kierowców na autostradzie Katowice-Kraków. Stalexport Autostrada Małopolska rozpoczyna wymianę nawierzchni. Na początek na odcinku od węzła Brzęczkowice do węzła Murckowska. Początek remontu oznacza też przygotowanie do przekazania autostrady A4 Skarbowi Państwa. Karolina Komata. Do utrudnień na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić, dlatego początek kolejnych przyjmują na chłodno. Remonty zawsze powinny być, chociaż są problemy, trzeba się przyzwyczaić do tego. Jeżdżę tutaj często, codziennie, więc myślę, że to na pewno utrudnienie. Choć tak, cały czas tutaj są korki na jakichś tam odcinkach, nie? Bo są straszne dziury, a nie tylko na autostradzie, w mieście też. Złota rada na utrudnienia przy budowie dróg, robić to etapami. Zrobić jeden odcinek, skończyć, potem drugi, żeby nie robić wszystkiego naraz, żeby nie zakorkować całkiem tej autostrady. I taki też jest plan, który rozłożony jest na 3 lata. W pierwszym etapie prac, czyli między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach, zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzone na jezdni do Krakowa na odcinku 4-kilometrowym. Podczas wymiany nawierzchni na autostradzie A4 Katowice-Kraków na każdym remontowanym fragmencie zachowamy po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Ograniczenie do 1 pasa będzie wprowadzone tylko na krótki czas, niezbędny do przygotowania tymczasowej organizacji ruchu. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdziło się podczas wcześniejszych prac na naszym odcinku A4, pozwalając zminimalizować uciążliwości dla użytkowników. Wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków wynika z umowy koncesyjnej, która będzie obowiązywać do marca 2027 roku. Poprzedni rząd zapowiedział, że jej nie przedłuży. Nowy rząd ma taki sam plan. Po wygaśnięciu umów zarówno autostrada A4, jak i A2 przejdą w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzji ostatecznej na dzisiaj nie ma, ale nie przewidujemy. Wiemy, że tak, na autostradzie A4 umowa kończy się w 2027 roku, na autostradzie A2 w 2037 roku. Tak jak nie ma opłat dla pojazdów osobowych na wszystkich publicznych odcinkach dróg krajowych i autostrad, tak samo nie przewidujemy na tych odcinkach pozostawienia czy przedłużenia opłat dla pojazdów osobowych i motocykli. To dobra wiadomość, zwłaszcza, że od kwietnia Stalexport po raz kolejny podniesie cenę za przejazd z Katowic do Krakowa. Kierowcy samochodów osobowych zapłacą na każdej bramce 16 zł.